Witajcie, to jeszcze raz Jacek Filipowicz. Jestem na świeżo po prezentacji Vive HTC. W cenie 800 euro dostajecie gogle, dwa kontrolery, okablowanie i dwie czujki. Tam widać jedną, tutaj jest po przekątnej druga. One pilnują tego, żebyście nie zrobili sobie krzywdy. Zwróćcie uwagę, że we wszystkich tych pokojach, czy w jednym, czy w drugim, które filmowałem, nie ma żadnej osoby, która pilnuje tego, który bawi się goglami. Nie jest to potrzebne. Właściwie, wiecie, słów mi brakuje, żeby opisać to, co się tam widzi. Czegoś takiego jeszcze nie było. Zanim się nie zobaczy, człowiek nie wierzy. Ja miałem do czynienia z goglami, które miały symulować wirtualną rzeczywistość od samego początku. Odkąd pojawiły się w pierwszym etapie jako dodatek do gier na komputery PC. To, co widać przez to, co można zrobić w tych aplikacjach, nie przypomina niczego, z czym do tej pory miałem do czynienia. Przede wszystkim nie ma zawrotu w głowy, nie jest człowiekowi niedobrze. Ale jakość wygenerowanej wirtualnej rzeczywistości jest po prostu powalająca. W pierwszym demo stałem na dnie oceanu, na wraku zatopionego statku. Widziałem pływające obok ryby, tymi kontrolerami, które widzicie, mogłem je przeganiać. Widziałem płaszczki, które pływały koło mojej głowy i wieloryba, które zbliżył oko do mojej twarzy, przepływając obok statku. Kolejne demo to jest biuro. Wygląda dosyć nudno, są proste kostki, jakieś zabawki biurowe, jakiś ekspres do kawy. Rzecz polega na tym, żeby sobie zrobić kawę, włączyć PC tam. Dokładność, z jaką działają te kontrolery, jest niesamowita. Można złapać każdy element. Jest kopiarka w biurze, w której można skopiować każdy element wyposażenia biurowego. Nie wygląda to na zewnątrz zbyt fajnie, ja wiem. Ale po założeniu tych gogli znajdujecie się w zupełnie innym świecie. Ja jestem oczarowany, powiem szczerze, bo do tej pory z czymś takim się nie spotkałem. Jeżeli spytałby mnie ktokolwiek, jaka jest najlepsza, najfajniejsza rzecz, jaką widziałem na MWC 2016 w Barcelonie, to byłyby to właśnie gogle Vive, zrobione do spółki przez HTC i SteamVR. Pozdrawiam Was serdecznie z Barcelony, mówił Jacek Filipowicz, dla MGSM.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.